Dzień dobry w kolejnym tygodniu, 7 czerwca, zaczynamy przygodę z rozładunkami, załadunkami i całym tym majdanem związanym z transportem. Jak widać, ja już jestem na remontowanym odcinku trasy A1, to będzie A1 pomiędzy Radomskiem a Częstochową. Jeszcze zostało 115 do Mikołowa i tam będę zdejmował tą ziemię, którą załadowałem w piątek. A wam jak minął weekend? Ciepło było, fajnie, dużo ludzi wszędzie, no ale to było nieuniknione, że tak się stanie. No dobra, to jedziemy dalej. Zdejmuję w końcu. Godzina 11:20 i dopiero teraz rozładowuję. Takie niemiłe to są te towarzystwa w tym. Chociaż ten wózkowy to ok, ale tam w biurze to takie niemiłe babcie tyle siedzą, że inaczej nie można nazwać. Olewanie cały czas. No dobra. Jak coś będę miał dalej, to zamelduję. Bo na razie też nie mam roboty. Jak widzicie, już pędzę dalej. W sumie to już prawie dojeżdżam na Ustroniankę po wodę. Przyleciałem z Mikołowa do Białej i biorę wodę i pędzę z tym na jutro na Dino, na Rzeszotary. Na Dino Rzeszotary. Tam będę zostawiał, no i pewnie KGHM będzie później, znając życie. Zobaczymy jeszcze ile co i jak to pójdzie na Ustroniance, ale jest git. Troszeczkę na czwórce było korka. Raczej w ciul było korka. Ten poniedziałek to już tak idzie jak po bidzie. Bo sobie panowie zaczęli lepić dziurki na lewym pasie i upierdzielili 15, coś koło tego, kilometrów korka. Więc jest, było bajecznie. No dobra, no to widzimy się na Ustroniance. I nie uwierzycie, mam wjeżdżać na zakład od razu. Chłop tam wyjeżdża zieloną Scanią, nie widzicie. O, wyjeżdża zieloną Scanią. I ja się na jego miejsce podstawię. Piątka tam, dobra. Piątą.
1:37 later. Załadowałem. Już jadę w kierunku autostrady. Ale awizację dopiero mam w rozładunku na jutro na godzinę 12 na piwo. A tam nie ma sensu najmniejszego iść wcześniej, bo nie wezmą, nie przyjmą dokumentów. Pół godziny przed awizacją. Czy nawet za 15. Godziny to na Biedronce, na Dino, tam w Rzeszotarach jest, bo jadę na Dino, na Rzeszotary, jest 15 minut przed wyznaczoną awizacją, więc jest dupnie. Muszę sobie gdzieś tu zaraz miejsce uszykować. Bo już się niedługo 13 godzin kończy, a nie mam, nie chcę mi się zaczynać na 15 godzin jechać, bo pauza dziewiątka mi się zaliczy, a będę tam stał do 12, więc to się mija z celem, bo by mi wyszła o godzinie 7 rano pauza już, no nie o 7, o 5 rano. Dziewiątka. I nic więcej by się nie zaliczyło. No dobra. To ja się rozglądam za miejscem i widzimy się jutro. Halo, dzień dobry. We wtorkowy poranek. 7:15. Ja ruszam z Szela przy autostradzie A4. Wczoraj z Ustronianki wyjechałem, dojechałem tylko do autostrady i tutaj jest taki fajny port z Szelem, z Mejnią, tam z restauracjami. No i tutaj przespałem sobie. Taką dłuższą pauzę zrobiłem, bo kurczę, nawet jeszcze mógłbym stać, tam w sumie do 9 mógłbym sobie gdzieś 8:30 wyjechać, bo awizację mam na 12. Nawet, no mówię, nawet o 9 mógłbym wyjechać i też bym byłby na spoko, no ale. No ale. Pojedziemy wcześniej może, a nuż coś się uda. Coś się uda wcześniej. A nawet jak się nie uda, to tam jeszcze sobie zrobię jakieś zakupy, bo obok tego magazynu Dino jest też market. Porobię sobie jeszcze tam to, co tam jakieś pierdołki mi brakuje, to na spokojnie tam drugie śniadanko sobie zjem. Powiem wam tak, od jakiegoś czasu zacząłem liczyć kalorie. No bo chciałem trochę zrzucić Tadełka, bo było troszeczkę tego. No było troszeczkę, no prawie 8 dyszek było, 78, 77, różnie się to utrzymywało. No i powiedzmy, że od maja, od połowy maja zacząłem liczyć kalorie, zapisywać je w aplikacji
która pomaga też właśnie tam liczyć te kalorie. Ma dużą bazę tam fajnych danych na temat tych różnych potraw, posiłków i rzeczy, które się konsumuje, przepraszam. No i na weekend, na poprzedni weekend, na ten co był, przez od połowy maja, w sumie no to mamy niedługo połowę czerwca, no to przez miesiąc czasu moja waga, dajmy na to, jak zacząłem 77, tak spadła do 71,6 waga. A jem co chcę. Tylko wiadomo, liczę kalorie. Nie przekraczam dziennego jakiegoś zapotrzebowania na kalorie wyznaczonego przez tą aplikację i... No i kurczę, trochę spada ta waga. Bardzo jestem zadowolony. No co tydzień wbijam tam w aplikację w moją wagę, jaka jest. No i ta aplikacja tam zmniejsza zapotrzebowanie kalorii w danym tam okresie, tak? Bo zaczynałem od 1850 kalorii, a w tej chwili mam 1620 kalorii na dzienne zapotrzebowanie. I nie czuję się głodny, nie czuję się jakiś osłabiony czy coś. No wiadomo, no w weekend no ciężko tam jest jakoś to... Też staram się też to przytrzymać i pilnować, ale no wiadomo, troszeczkę w weekend nieraz przyfolguję z tym i też nie ma problemu, bo na razie tendencja spadkowa jest. Cieszy mnie to bardzo, chociaż teraz też jeszcze doszedł ruch typu rower. Staram się tak po 25 kilometrów sobie tam robić. Synek akurat na krosie sobie pojeździ, a ja za nim próbuję nadążyć rowerem, więc po różnym terenie, przeważnie to piaszczystym, na bocznych drogach, więc jest troszeczkę wysiłku. No cieszy mnie to, że to tak fajnie wychodzi. Sam widzę, że to będzie chyba dobre. Dobra. Nie zanudzam, nie przedłużam. Widzimy się na Dino. No i jak widzicie, moi drodzy, jestem już na Dino. Jestem już pod rampą, już nawet mnie zdejmują. Ale jest godzina 14:49. No. Tyle się zeszło. Jak przyjechałem tutaj, okazało się, że nawet nie ma gdzie stanąć na parkingu. Stanąłem, przycupnąłem tak na partyzanta. Poszedłem się zameldować i dowiedzieć się, co jest. Okazało się, że system nim nawalił od rana i jeszcze ani jednej dostawy nie przyjęli, nawet z godzin tych porannych od 6. Mówię, no to pięknie. No dobra, o 12 się zbliżyła. Zadzwonił z ochrony gość, mówi, żeby wjeżdżać. No okej, wjechałem po 2,5 godzinach oczekiwania na parkingu. Wjechałem. Tutaj kolejne 2,45 czekałem na parkingu wewnętrznym. No i teraz podstawiłem się pod rampę i zdejmują mnie. Jak zdejmą mnie tutaj, jadę prosto na KGHM. Tam ładuję miedziuchę do Różkowa. Różkowo, no. To tam blisko Działdowa. I tam będziemy pędzić, lecieć. No dobra. No to tyle na razie z sytuacji, jak sytuacja wygląda. Będę meldował później, co i jak. I moi drodzy, już pędzę na KGHM. Wyjechałem w Dino i już jestem na drodze na Orsk, na Hutem. Tam mam nadzieję, że w miarę rozsądnie załaduję i jeszcze
zdrowo się dzisiaj coś ujedzie. No niestety dzisiaj chyba 15 będzie ruszona. Ale taki żywot. Tam do Różkowa to Różczkowo, coś takiego. Jak patrzyłem, no to będzie przeszło 450 km. No to też jest kawałek. Dzisiaj by fajnie by było trochę ujechać, żeby jutro tak, nie wiem, ze 100 coś zostało. To byłoby całkiem przyjemnie. Ale zobaczymy, jak to będzie, jak to wyjdzie. A, i jeszcze taką przygodę dzisiaj miałem. W ogóle cały dzień dzisiaj tak jest przygód. Nie dość, że kurczę opóźnienia straszne na Dino. No to trochę tutaj mechanizm opuszczania szyb mi trochę piszczał, popiskiwał przy otwieraniu szyby. Więc mówię, kurczę, i tak czekam, do sobie rozbiorę boczek i zobaczę, co tam się dzieje, co tam się przyciera, dlaczego tak piszczy. Rozebrać rozebrałem, zlokalizować zlokalizowałem. Piszczącą część, przesmarowane, już nie piszczy, ale jaja były jak składałem. Za kija wafla nie chciało to fajnie wyjść, bo tu w Wielczach to jest tak, że no... Boczek, żeby założyć, to trzeba przez klamkę poprzekładać, a to jest tak kurna upierdliwa czynność, że no przynajmniej ja nie znam innego sposobu, żeby to w miarę gładko weszło. Namęczyłem się, nasiłowałem się i jeszcze w dodatku słoneczko piękne świeciło centralnie na mnie, więc upocony, zdenerwowany. Jakoś udało się, no dobra, no to teraz ten utrafić w swoje miejsce ryglem do drzwi. Tym przełącznikiem, co się zamyka ręcznie drzwi. No dobra, no prawie utrafiony, wszystko pięknie cacy. Jebut! Wyskoczył kurna z jabłuszka. No bycie ciul. No i żeby go założyć, no to trzeba było z powrotem zdjąć to, ten boczek. Cisnąć ten rygiel. No i od nowa Polska Ludowa. Znowu próbować założyć boczek. No ale drugim razem się udało. Okej, poskładane. Pięknie cacy. No dobra. Zadzwonił w końcu telefon, że mogę wjeżdżać. No to wjeżdżam. Wjechałem. Ale dojeżdżam do biura. Naciskam na hamulec, a tam trze coś niemiłosiernie, blacha o blachę. Co jest to ciula? Wszyscy się patrzą. No dobra, zatrzymałem się pod biurem, idę do biura, mówią, że... na przedniej osi, przednie koło tak warczy. No okej. Okay. Schyliłem się, patrzę się, kurna, klocki się skończyły. No. A ten klocek aż praktycznie wypadł. Blacha. I to ona tam się jakoś delikatnie sklinowała pomiędzy pierwszym tłoczkiem a tarczą i nie wypadła do końca. I to ona tam szorowała. No to jest zajęcie. Dobrze, że pierwsza oś, a nie któraś tam z kolei. Nie będzie trzeba bardzo głęboko włazić. To jest lepszy dostęp na pierwszej osi. No i cóż, no wlazłem. Odkręciłem przewód zasilający koło. Trzeba będzie jakoś do najbliższego, do naprawienia jakoś to objeździć, no bo jeszcze się gdzieś sklinuje, zblokuje koło, zblokuje albo co pokrzywi, połamie i będzie tyle z tego wszystkiego. No okej, przewód odkręcony, już nie będzie hamować, no ale mówię, no to trzeba byłoby teraz troszeczkę zacisk cofnąć. No, kapturek zdejmuję, tam miał być adapter do, taki kluczyk adaptujący, bo tam jest ta śrubka taka gwiazdeczkowata. No i ten adapterek powinien być na wyposażeniu, co to jest dla mnie
głupota, bo mogliby od razu zrobić na klucz dziesiątkę, a nie jakieś śmieszne adapterki jeszcze dawać w zestawach. Jakieś tam gwiazdeczki, nie gwiazdeczki. No ale dobra, no nie, u mnie nie było. Na wszystkich siłownikach przepatrzyłem, na siłownikach, zaciskach przepatrzyłem, nie było tej zaślepki. No ale dobrze, że kolega mnie tam mówi, że u niego to na bank jest, bo ostatnio też robił to samo. No i mnie wspomógł tym kluczykiem. No i udało się cofnąć trochę zacisk. Przewód zasilający jest zagięty. Kurde, nie mogę was tu ustawić jakoś normalnie. Przewód zasilający w powietrze, ten siłownik jest zagięty. No i niestety na tą chwilę na jedno koło na naczepie nie hamuje. No ale myślę, że uda mi się zjechać przez bazę. A jak nie uda się, no to po prostu tam ma szukać jakiegoś tam warsztatu, żeby to naprawić, wymienić klocki na przedniej osi i żeby normalnie całość już naczepy normalnie hamowała. No i taki dzień przygód. Ciekawe, co jeszcze w ogóle ten dzień przyniesie. Mam nadzieję, że już nic z żadnych tam dziwnych niespodzianek nie przyniesie. Ale jeszcze dzień się nie skończył i się okaże, co będzie dalej. No dobra, to na tą chwilę kończę. Widzimy się w dalszej części. Po zachodzie słońca. Ja już dobrze ujechałem i jestem już prawie przed Toruniem. Tak. Jeszcze niecałą godzinkę pojadę i będzie trzeba gdzieś sobie miejsca szukać na pauzę. Bardzo chciałbym na parking na Bramki dojechać i tam pauziochę szczelić. Ale to się zaraz okaże, czy w ogóle tam dojadę. Tu nawet nie ma co sensu wjeżdżać, bo tu zaćkane. Pędzimy dalej. Jeszcze ogólnie to zostało 197 km, więc no ładnie przejechałem. I jeszcze dokładnie 49 minut zostało, więc no mówię, no chciałbym na Bramki dojść, tam na parking za Bramkami i tam sobie przycupnąć, znaleźć miejsce i zakończyć na dzisiaj dzień. No już mamy 21:11, więc damy radę. Idealnie 15 godzin się zamknie. No dobra, no to do jutra. Widzimy się rano.